to jest jakiś. No, dopiero. Samochodzik już wyjechał. Stąd. Jesteśmy na parkingu. Witam, kochany. No cieszę się. No pamiętasz mnie? Cześć, witajcie. Jak wam się jechało w taką pogodę? No niedobrze. To znacie dobrze, bo dotarliście, nie? Cześć, No. Samochody policji tutaj. Ja tu się zatrzymałem. To jest płasko, to mogę wyjechać, bo mam jeszcze chyba opony letnie. Problem. Będę musiał zmienić. No ale na razie jest dobrze. O, jeszcze nie zamykałem samochodów. Nie, nie. Już zamknięty. No tam już na całego, muzyka leci. No ja tam już idę, nie będę czekał. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja mogę tak szybko przebiec? Do przejścia. Na te nogi moje to już ciężko będzie. Ale chodzi o bezpieczeństwo. Dobra, idziemy do przejścia. No to. Bliżutko to jest, ale jakoś damy sobie radę. No już zielony jest, ale chyba nie zdąży. Ale zobaczymy, spokojnie. No i teraz czekamy na ten. No. No mogłem zostawić samochód na stacji benzynowej, to jest tylko dwa kroki tam, stamtąd. Stacja benzynowa tu niżej. To jest nie Mennica, tylko tutaj. Chyba Mennica. Cześć, witaj. Witaj, już zielony. Już. Już Marcin tam. Marcin jest po drugiej stronie, już ten samochód elektryczny. Montują.
No, już idą. Pogonili ich też na przejście. Tak jak mnie. To jakiś inny masz? Co? To jest jakiś inny masz? Nie, oni idą, bo to przez przejście, wiesz? Nie można tutaj. A już tam zaparkowali. Pewnie. Marcin też tam jest już. No to jest woda, będziemy pochodzić. No ale... Ja też to. O kurczę. No nie. Już mamobym. Razem z telefonem nie poleciał. O, blisko. Jest strasznie. Idzie tam goły, nie? Gdzie ten goły? A, jest, są, pod kłucą. Nakłaniamy czterech piochów. Cześć. 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 To będzie wyjtał. Dobry. Witajcie, cześć, cześć, kochani. Ej. Na razie Sławianie jest w plecach. Na razie. Zobaczymy. Zezwolili na tego Meleksa, czy... Tak, 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 już. Tylko oni muszą, muszą ten... Cześć, witaj. Muszą, muszą, ten nie można przyjechać tutaj. A tylko samochodowiczów jest... Światełka tam, coś tam. Co na razie to jest... Cześć, cześć, witaj. Blisko jest, jak nie wiem. O, ostatnio. Gdzie jest Wołyn? No, no właśnie. Wołyn, Wołyn jest szczęście. Cześć, witaj, 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 witaj. Ciągle zapraszamy, jak przejeżdżał no, z noclegiem, ze śniadaniem, z żoną zapraszamy, mamy dom, ogród. Poodwiedzam stare, stare czasy tam, jak będzie trochę czasu, politechnikę. No tak. I będzie relacja na żywo, tak? Tak, to znaczy nie, ja nie, nie mam możliwości, to znaczy nie jestem wyszkolony, ja jestem amator. Tak, widziałem zdjęcia z samolotu, widziałem zdjęcia, oglądałem. Ale piękna, piękna pogoda była i tam te wysepki tam na dole i ten, coś pięknego. A tu przyjechałem tutaj, to już od razu się przyrzębiłem. Zmiana pogody. No. Stary sposób był dobry. Tak, tak. Troszkę płaska łyżeczka sody oczyszczonej. Aha. Do szklanki, pół wody szklanki i witaminy C. Nie, ja mam syropy, także córka mi już tam zaopatrzyła, mam w samochodzie nawet. Także, także jakieś tam... Było o wiele gorzej jeszcze wczoraj, przedwczoraj, ale to już, już się poprawiło. Nie mogłem mówić prawie. O, jest Pasia. Jest. Jest, jest Basieńka. Cześć, jak tam otrzymałeś rozgrzeszenie? No, otrzymałem, tak. No. Więc załatwiłem to, co miałem załatwić. Tak, no to fajnie. Cześć, chłopak. To byłeś tam w Metce? Tydzień. A, w Metce, w samej Metce nie, dzień. Tylko pojechałem i wróciłem. Cześć. Także ten, cześć. I jeszcze plastik. Ale patrzę, dziewczyn nie wie, co to jest. No. A wczoraj też już byłeś, wczoraj już byłeś, kiedy wróciłeś? Wczoraj byłem w tym, przedwczoraj, przedwczoraj. Nie zdążyłem odpocząć, ale, ale było gorzej już. Gorzej. Z moim głosem, cześć. Chciałam zdjęcia sobie. Ja cię podzielam na biblo, że ty masz taki, wieś, tyle zdrowia. Ja wczoraj miałam być, ale tak, budziłam się, słuchajcie. A to nie odpocząłem, bo głowa była. Coś, 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 co
Cześć, witaj, witaj. Cześć. No tam stają jeszcze. Pogoda nie dopisała, więc no. Ale dobrze jest. Już samochód elektryczny jest już uruchomiony. Jaki elektryczny? No Marcin, bo ja tam parkowałem. Aha. Ty się zaziemisz, no w takich butach. Ja tu wziąłem buty w te śniegowce, tak no. Wyobraź sobie, że jeszcze nie wyciągnąłem z tego. Oj ty. Z piwnicy. Ale no cóż, no. Idę przewitać się tam. Zaraz ten. No. Ojejku. Dobrze, żeby był nasz, żeby Wojtek jak najwcześniej wyszedł i nigdy więcej takich sytuacji. Jak najwcześniej, no, zanim się skończy. Cześć Szymon. Szymon zajęty. Jest, no ten, cześć. Dobra, witam się z witam, cześć, jesteś. Salam aleikum. Salam aleikum, salam. Też po arabsku. Wczoraj było rano tam przy tym na Kocjana, nie? Tak. Miałem zwariowany dzień. Nim to, bo tam posła 30 pikieta chyba była wcześniej. Tak. Po sprawie oni też rozłożyli też o ten namiot chyba. Ten. 13 marca ma być o której godzinie? Ale 13 marca o 10. Nie sprawi się. Mirka czy Marcina? Mirka. Marcina jest ten Mirka. Marcin tam karele i karali tego geja jednego 1000 zł. Jakiś świadek się nie stawił do Marcina. Tam w Bydgoszczy. Nie przynajmniej ten poseł, tak? Wysocki? Nie, chyba. A ta Syncina, bo to 9 minut trwała sprawa. To chyba. A tu ile trwała z tym zbiegiem? Ze 4 godziny. Z przerwami, bo były jeszcze sprawy, potem wyszło, bo to o 9, później 10.30 jakaś sprawa, to zrobiła przerwę, później 12.30. Bo wy czekaliście, aż się skończy sprawa. Nie, oni weszli normalnie, a później sędzini zrobiła przerwę i przyjęła tamtych, bo to 10 minut, a potem znowu. Trzy przerwy były. Także ten. No. 13 marca o której godzinie na minutę? 13 o 10. O 10 teraz, tym razem. A 17 tam byłeś? 17 stycznia? Nie, ja byłem za granicą, wiesz, dopiero przyjechałem 2 dni temu. No nie byłem. Śledziłem relacje. Ale też ten Andrzejew, tak? Ambasador. Jak on, Igor? Zapytał go, czy słyszał, co jest coś znane o tym niebiańskiej Jerozolimie. A on powiedział tak dyplomatycznie. Ja wiem, czy to język dyplomatyczny jest. My jesteśmy zakrewcy. My nie jesteśmy dyplomatami. Nic mi nie wiadomo na ten temat. Ale ja tak po naszemu mówię. Bo ja to sobie możesz lecieć, kurwa, Andrzejew, ale z drugim Andrzejewem. Nie, z całym szacunkiem. Ja mam do niego szacunek, tylko chodzi o to, jego odpowiedź tak zwaną dyplomatyczną. Nie, no wiesz, no wiesz, to jest... Rozumiesz, to... Tak. Bo ja jestem taki krewki, chciałbym trochę... Ale widocznie w dyplomacji serca nie można tam pokazywać, nie można. Szczególnie w tych... w tych warunkach. Dlatego trzeba na sprawie podchodzić z kilku punktów widzenia, co? A, tak jest. No. Tak, idziemy. Zobaczymy jeszcze, przywitamy się. No. A patrzę. Gdzie witam się z panem? Jest doktor. Po angielsku tym razem. Dzień dobry. Co słychać, Serduszko, ty też? No. O Jezus.
dwa dni temu. Ale chrypkę masz w gardełku. No przedwczoraj to było jeszcze gorzej. Wczoraj to już trochę lepiej, dzisiaj już tam się poprawiło. Miałem, wiesz, zmiana pogody. Zgadza się. Dopiero przyleciałem. I też ta klimatyzacja w tych samolotach, nie? To nie, ale tam ciepło, cieplutko tam było. Witam. No, cię. Cieplutko tam, no. Cieplutko. Fajnie. A tutaj wysiadłem. Widziałaś moje komentarze? Tak. No. Kamratka z krainy Oz. Nawet komentowałem. Aha, bo ja nie mam tych komentarzy, bo nie wiem, co musiałam. Także fajnie, kochany, że jesteś. Mówię, ludzie chcieli ciepło, a my zimę mamy. No to no w tak, styczniu chcieli no ciepło, tak. No bez przesady, nie? No tak. No. Także jesteśmy, też jesteśmy. A ten drugi protest to jest odwołany? Odwołany był? Tamten. Schudłeś, tak, powiedz mi, to jedzenie ci tam nie smakowało? Nie, no smakowało. No widziałeś? Tam jest wszystko, wiesz, zdrowe. No to tam się nie tyje, nie puchnie tam, od razu no po tym jedzeniu. No to fajnie, kochany, że jesteś. Jest też ta... jak to normalnie? Jest to normalnie, ja już jestem w starości, zapominam imię. Ta Mirka. Jest? Jest. Tak, zaraz, gdzieś, zaraz, gdzieś jest. No. Zaraz tam się. Ale dzisiaj tu ludzi rozpoznać nie można. Wszyscy w czapach, nie? Oczy, niektórzy tylko oczy widać i znasz, nie znasz. Ale dużo nas jest, trochę jest, nie? Jest trochę. Także aby, kochani, aby tak było dalej. Zgadza się. Aby nas było coraz więcej. A ty do którego, nie? Kiedy jest? Nie wiem, no wyjdziemy razem, pójdziemy później na pociąg i wracam do domu, nie? A nie wiesz, o której. Nie wiem. I lepiej. A tak śpieszyć się ciągle na zegarek patrzeć. Nie, no, nie ma co, nie ma co. Życie, kochany, musimy się cieszyć życiem, każdą minutą z wami. Uwielbiam ciebie, mamy w tym samym miesiącu urodziny. O, ryby, my jesteśmy. Ryby. Takie piranie. Ryby. A Mirka przesunęli na 13 marca. Mirka? A tego, no, Rostankowskiego wczoraj byliśmy. To są takie schody. Cztery godziny prawie, wiem, tam trwała. Ale widziałam, jak ten czujny tam atakował. Nie? Tak. Razem atakowaliśmy. Razem. Cześć, kochani. Dzień dobry. Przeczytałem pająka i wiem, o co chodzi. A już tak. Cześć. Henryka, masz te książki jego? Wiem, o co chodzi. O tych neandertalczykach. Wiem, o co chodzi. No. Czym jest, co tu jest? No, idziemy się przywitać. Cześć. Dorotkę widziałeś, czy jest? Nie, tak, właśnie. Przed chwilą. Też. Nie zobaczymy. Cześć. 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 Cześ
jakiś człowiek. No, jakoś tam w ostatniej chwili załatwiłem to, co miałem załatwić. Ja cię przychodzę. Witam, witam. Witamy, witamy. Dzień dobry. Nie mów tak w chmurach. Ale udało mi się zejść. Udało mi się zejść z tych chmur. Jeszcze w sądzie być. Jeszcze w sądzie być wczoraj. Cieszę. Ciepło tam było, co w tej Arabii? A, przyziębiłem się właśnie. Wczoraj to było strasznie. Wczoraj się poprawiło, dzisiaj to jeszcze trochę lepiej, bo biorę lekarstwo. A, no trzeba się jakoś. Zmiana pogody. A tam w samej koszuli. Hej, przyjacielu. Mi się rozstać, nie? No, dawno się nie widzieliśmy. Dawno się nie widzieliśmy. Układamy się do marszu, tak? Ja nie idę. A, to jest tak. Chyba to jest. Aha. Wróciłeś, ty ciepły kraj. Tak wysoko latałeś. Odwiedziłeś swoje rodzinne strony? Nie, to w Arabii Saudyjskiej byłem. Ale byłem w Mekce na pielgrzymce. Widziałem. Palony, nie? No fajny klimat tam mają. Na razie, nie? Latem nie. No tam w samej koszuli tam przechodzi. No. To taki ząb zaraz, bo kiedy wczoraj przyleciałeś? Przedwczoraj. Przedwczoraj, no. Wczoraj jeszcze zdążyłem na ten, do Mirka tam gdzieś, do sądu. No właśnie relacje, nie? Co, się nie stawił? Co? Nie stawił się? Nie. Ale 13 też się nie stawi. 13 marca następna. Następna tam. A ja nie wiem. Nie wiem. On pewnie tam pod kolumną. Tak? Tak. Teraz. Cześć. My się witali. A kolega to kogo? No. Nie poznaję.
Cześć. Tam wita, trzymajcie. Też się. Szukałem cię wczoraj, bo chciałem. A, no. Bo ty uciekłeś już od razu. To inny mnie tam podniósł, ale dobra. No. Bo ja już musiałem wiesz jechać, bo już tam się spieszyłem. A i tak się spieszyłem. No. Ale ja wyjechałem akurat w czasie, byś był, także. Tak? A, no. To szkoda. No nic. Bo ktoś mnie tam nie do końca podniósł, ale ale wszystko w porządku, tak? W miarę, tak. Nie było ciebie, więc już nie chciałem cię szukać, a już się spieszyłem. Nie, nie, ja byłem stałem tam. Cześć. Cześć. Witaj. Jest trochę ludzi. Trochę przyszło. Myślałem, że będzie mniej, ale jednak. Tak, tak. No, no zaraz zobaczymy pod kolumną też tam jest trochę ludzi. Też stoją już, tak? Aha. Aha. Już stoją, o jest Basia. Nie było przemówić. Cześć Basienko. Cześć. Z Białej Podlaskiej dziewczyna. Tak. Pamiętasz Gabrysia, takiego chłopaczka? Tak. Mercedesem jeździł. No to właśnie tam on. Bo tam jest jej syn i on Gabryś z synem przyjeżdża. A Gabryś teraz wyjechał za granicę, no i ona zastępuje jego. Lepiej trochę niż przedwczoraj. Biorę, wiesz, piję tam syropy. Także. Reprezentacja Basi. Ja wiem, proszę bardzo, jeśli pan pozwoli, tylko pytanie, bo ja pamiętam pod tym pomnikiem, jak pana tam farbą chyba trochę polali, niechcący czy chcący, nie wiem, ale byłem, widziałem, jak na pana się tam z jakimiś tam szarpał demonstrantami. Co to była za sytuacja? O co to chodziło? To znaczy, to nie byli żadni demonstranci, tylko to są jacyś, nie wiem, agenci wpływu czy tam coś tam. Tego ja chciałem tylko złożyć hołd pod pomnikiem, tak jak co roku to robimy. Pod pomnikiem żołnierzy Armii Radzieckiej, tak? Armii Radzieckiej, bo nie zapominajmy, że w Armii Radzieckiej walczyli Ukraińcy i Polacy i różne narodowości, także to nie jest tylko powiązane z Rosją. No i akurat jakaś dziewczyna tam zaczepiła moją znajomą, która miała taki znak rosyjski i zaczepiła i wzięła i szarpnęła i urwała. Ja jej od razu z nią jej za rękę trzymałem i tak dalej i ona uciekła. Oczywiście oderwałem ten znak z powrotem, ale tam przecież taka atmosfera była bez opieki policji. Policja opiekowała się czymś innym, tam dosłownie. I facet jakiś tam mnie oblał. No to przecież to nie będę go bił. No. Ale to była farba, czy to był jakiś sok pomidorowy, to łatwo się zmyło? Nie, to był barszcz. Barszcz. No bo czułem smak. No, tutaj mi się łatwo w miarę, że łatwiej zmywa niż farba jakaś. To znaczy nie, barszcz tam ciężko zmyć, ale udało mi się akurat właśnie. Barszcz czerwony. Pan ambasador Rosji też tam został oblany tym samym barszczem, ale stwierdziliśmy razem, że nie lubimy barszczu jednak. Od tego momentu. Dziękuję bardzo. No, cześć Tomek. A
Nabil, przecież to są trole, z którymi rozmawiasz, no. Co? To są trole. A co tam, wiesz tam? Co, co? Przecież to są trole z tego, no. Z czego to? Jak oni się nazywają? Pyta.pl. To są trole, nie rozmawiaj z nimi. Ale wiesz, no, ja nie znam. Ja wiem, że ty masz dobre serce, no. Pytał mnie o tym, o tej farbie tam czerwonej, pod pomnikiem. No bo to trole są, no. No. No, dawno cię nie widziałem. Też cię nie widziałem. No. A mam poplany wobec ciebie. No. Jarek poznał, sfilmował się na taką rodzinę, w których tam, no nieważne, tam rzecz wojska i tak dalej. Kobieta jest wdową po Syryjczyku, bardzo zamożna. Po Syryjczyku? Tak, ma pałacyk wesoły chyba. Jarek tą córką się zajął, a ta stara nie chce tylko Jarkowi. Mówię, kurwa, jest sposób, bierzesz Nabila, Syryjczyk, pyk. Znajmij się starą, ogromny majątek w Europie cały. Nabil się zajmie moją starszą, a ty tą ten. Jarek mówi, nie, kurwa. Nie, ja ma, ona ma problemy jakieś takie? Nie, nie ma, nie, to jest duży biznes. Od majątek przejęła po, no, po mężu. Ogromny majątek. No tak. Zaczniemy tak. No to już tak. Proszę, o, witam. Marcin mówi, żeby zejść z płyty chodnika. Z płyty, znaczy tak, pomnika. No, no tak. Cześć na wilku. Cześć. No jesteśmy. Tak, jesteśmy, trwamy, mimo pogody, zawsze będziemy. Aha. Patrzeć. Przypadkowo no. Omzrykowskiego, Durkowskiego nie ma, żeby nie najechać mu na stopę? Jak oni wjechali tutaj? Nie wiem, jak oni zjadą, ja się zastanawiam. Właśnie nie wiem, jak oni tu wjechali. Organizator tego zgromadzenia ogłaszam, że jest ono otwarte. Przed tym, jak wyruszymy w nasz marsz, przepraszam bardzo, jako przewodniczący zgromadzenia otwieram to zgromadzenie. Przed tym, jak wyruszymy drogę w kierunku Placu Zamkowego, chciałbym Państwa poinformować, że w trakcie naszego marszu obowiązują tylko flagi polskie i flagi kamrackie.
jeżeli znajdą się jakiekolwiek inne flagi, to będziemy informować Straż Marszu i policję, żeby ludzi z takimi flagami usuwać z naszego marszu. To jest po pierwsze. Po drugie, w czasie tego zgromadzenia i w czasie marszu nikt nie może posiadać przy sobie żadnych artykułów pirotechnicznych, broni białej, palnej. Musimy poza tym zwracać uwagę na to wszystko, co się wokół nas dzieje. Bardzo was o to proszę. Wszyscy, którzy macie telefony komórkowe, nagrywajcie wszystko. Wszystko może się zdarzyć. Mam nadzieję, że ponieważ mamy bajeczną pogodę, naprawdę bajeczną, wszystko będzie ok. Jeszcze raz powtarzam, jako przewodniczący zgromadzenia uważam je za otwarte. Dziękuję państwu za uwagę. Przyszliście tutaj, by wspólnie razem z nami celebrować wyjątkową chwilę. Dzisiaj jest 21 dzień stycznia. Wigilia wyjątkowego wydarzenia. Wydarzenia, jakim było, mówi się w historii, powstanie styczniowe. A tak naprawdę to było wepchnięcie nas w zdradę styczniową. To nie były działania robione w naszym interesie. To nie były działania, które Polsce miały przynieść korzyść. To były działania, które miały przynieść korzyść państwom ościennym. Wtedy były finansowane, napędzane i szczególnie korzystne dla Prus, które miały marzenia totalitarne, które miały wizję totalitarną. I tak oto w tym miejscu, na tym podwyższeniu, zimny wiatr zakołysał ciałami przywódców powstańców, między innymi Romualda Traugutta. W tym miejscu byliśmy po pierwszym marszu Dmowski na zamek. To byliśmy z Wojciechem Olszańskim. I my dzisiaj idziemy w wyjątkowym marszu. W marszu, którego głównym hasłem jest: to nie nasza wojna. To nie nasza wojna. Pokój tak, wojna nie. Bo w naszym interesie, Polaków, w naszym interesie, patrząc na demografię, jest niewytracanie krwi polskiej. Nie wysyłanie policji, żołnierzy, strażaków za granicę do wojny, która może eskalować wojnę światową. My dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby i uczcić Wigilię tej zdrady styczniowej przywódców powstańców, którzy zawierzyli, że mogą coś zrobić dla Polski, odjudzeni przez obce siły, jak i po to, żeby walczyć o wolną Polskę. Polskę bez wojen, Polskę bez konfliktów, Polskę bez wyniszczenia demograficznego, ekonomicznego i bez wyniszczenia ideologicznego. Bo również wojna, a przede wszystkim to ideologia, miejsce, w którym umiera prawda. Jak powiedział pewien premier, wojna załatwia wszystko. Zmienia w 5 minut podejście do sprawy. Zmienia wszystko w 5 minut. My chcemy, żeby nasze 5 minut było spokojne, rozwojowe, żebyśmy byli wielkimi, silnymi Polakami, dumnymi, bogatymi. Polska ma być bezpieczna i rajem podatkowym. Czołem wielkiej Polsce! Czołem! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Mam was oczywiście pozdrowić od Wojciecha, z którym wczoraj rozmawiałem. Powiedział kilka dobrych słów, ciepłych słów, ale o tym powiem później. Oddaję mikrofon
organizatorowi tego, głównemu organizatorowi tego wydarzenia, chociaż wy wszyscy jesteście współorganizatorami przez waszą piękną postawę, przez to, ile wkładacie energii. Jak widzę te wszystkie plakaty, flagi, jestem dumny, że mogę być tu razem z wami. I kiedy idziemy do sądów, kiedy jesteśmy skazywani, skarżeni, to nie jesteśmy my. My jesteśmy tylko personifikacją. Skazani i skarżeni są wszyscy Polacy. Wy wszyscy jesteście oskarżeni w tym momencie. To nam wszystkim pluje się w twarz. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem kabraci! Krótki wiersz. A jak poszedł król na wojnę, grały jemu surmy zbrojne. Grały jemu surmy złote, na zwycięstwo, na ochotę. A jak poszedł Stach na boje, zaszumiały leśne zdroje. Zaszumiało kłosów pole, na tęsknotę, na niedolę. A na wojnie świszczą kule, lud się wali jako snopy. A najmocniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. Szumią orły chorągwiane, skrzypi kędyś krzyż wioskowy. Stach śmiertelną dostał ranę, król na zamek wracał zdrowy. A jak wracał w jasne wrota, wyszła przeciw zorza złota i zabrzmiały wszystkie dzwony na słoneczne świata strony. A jak chłopu grób kopali, zaszumiały drzewa w dali i dzwoniły przez Dąbrowę te dzwoneczki, te liliowe. Żadnej śmierci za interesy możnych tego świata. Śmierć podżegaczom wojennym! Śmierć! 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 Tak jak Marcin zaznaczył, mamy dzisiaj Wigilię wybuchu Powstania Styczniowego i chciałbym naszą membranę historyczną Roberta poprosić o krótkie 5 minut wypowiedzi tego, jak nas rozgrywano i czasy są różne, jakby takie same. Tak, czasy są bardzo podobne, bo zamiast mnie tutaj powinien przemawiać Wojtek. On to pięknie rozwinął 1,5 roku temu na Marszu Dmowskiego. Wojciech Olszański. Jesteśmy tutaj w miejscu szczególnym. Miejscu, gdzie, jak powiedział Marcin, zginął Traugut wraz z czwórką innych członków rządu narodowego. Ta tragedia 5 sierpnia o godzinie 10 Romuald Traugut razem z 4 członkami rządu narodowego zostali powieszeni przy asyście orkiestry wojskowej 30 tysiącach mieszkańców Warszawy. To nam daje do przemyślenia, czy powstanie styczniowe tak naprawdę było warte tego, co się wydarzyło. Bo obecnie na kanwie propagandy prowojennej wszelkie powstania są propagowane jako nasze sukcesy. A tak naprawdę przelewa się nasza krew, nasze dobra ekonomiczne, nasza przyszłość, nasza kultura. Tak naprawdę tego dnia, 5 sierpnia, nie tylko zginął rząd, ale tak naprawdę Polska i jej dobrobyt. Zaraz polecę. To skutkowało tym, że my zamiast się rozwijać, popadliśmy w lata niemocy. Niektórzy zyskali na tym bardzo wiele, tak jak Prusy, bo w wyniku powstania styczniowego zamiast sojuszu francusko-rosyjskiego powstał sojusz francusko-prusko-rosyjski. Kilka lat później Prusacy pokonali Austriaków, później Francuzów i powstała II Rzesza Niemiecka. Z wszelkimi tego konsekwencjami, jak Kulturkampfem, Bismarckiem, germanizacją Polaków. To samo się stało po powstaniu na ziemiach zabranych. Rosjanie skutecznie przeprowadzili akcję depolonizacji Białorusi, Litwy i Rusi.
żywioł polski praktycznie nie miał już prawa decydującego głosu. W to miejsce zaborcy wprowadzili nowe elity. Elity, które w 1918 roku nie zawsze były nam przychylne. I taką mamy tą konsekwencję. Efekt powstania styczniowego. Dziesiątki tysięcy na Sybirze. Dziesiątki tysięcy zabitych. Skonfiskowane majątki szlacheckie, ale też kamienice mieszczańskie. Tak naprawdę stąd się wzięło to powiedzenie: nasze kamienice, wasze ulice. I miejmy nadzieję, że w wyniku dzisiejszych czy obecnych działań rządu nie skończy się z tym, że będą to nasze kamienice i nasze ulice. Dlatego jesteśmy tutaj, aby zaprotestować przeciwko wojnie, która doprowadzi do ruiny nas, Polaków, narody sąsiednie i całą Unię. Tylko po to, by jedno wielkie mocarstwo, które dogorywa, chciało utopić nas przy okazji. Dlatego wyciągnijmy lekcje z powstania styczniowego i tych kolejnych. Tak jak powstanie warszawskiego było dla nas wielką tragedią. Nie możemy tylko mówić gloria victis. Prawda, my jesteśmy Polacy, jesteśmy bohatercy, ale nie dajmy się, tak jak w powstaniu styczniowym, wciągnąć w konflikt wojnę polsko-rosyjską. Do powstania nie byliśmy przygotowani. Powstanie wybuchło zbyt szybko, bo zostało sprowokowane i przez Rosjan, i przez agenturę pruską. Polacy poszli do powstania bez broni, z bronią myśliwską i pojedynkową, i z kosami. Obiecano nam, że Zachód nam pomoże. Oczywiście pomagał nam, broń sprzedawał, która często docierała nie w styczniu, ale dopiero wiosną, w kwietniu, maju. I ta broń często była przejmowana przez zaborców, czy Prusaków, Francuzów, czy Rosjan. Dlatego jeszcze raz, powstanie styczniowe, którą Wigilię dzisiaj obchodzimy i będzie obchodzone jutro, które wybuchło przez ogłoszenie manifestu wybuchu powstania przez rząd czerwonych, który po kilku miesiącach poddał się i przekazał władzę Stronnictwu Białych, którym był Romuald Traugut. Mówimy nie, nie mówimy nie wojnie. Konflikty, dopóki można, rozwiązujmy pokojowo. A tym bardziej teraz, kiedy my, Polacy, jesteśmy rozbrojeni, jesteśmy przygotowani do żadnych działań wojennych. Stop wojnie! To nie nasza wojna. Czołem Wielkiej Polsce! Kochani rodacy, teraz ruszymy w nasz powolny marsz. Marsz, do którego oczywiście padnie wiele haseł. Marsz, który jest dla nas bardzo ważny, bo mówi o tym, jak bardzo miłujemy naszą ojczyznę. Jak ważny dla nas jest polski interes narodowy. Interes nas, wszystkich Polaków. A polski interes narodowy to również dbałość o życie tych i przyszłych pokoleń. W imię i na pamięci poprzednich pokoleń, które walczyły o to, byśmy mogli dzisiaj być tutaj wolni, dumni i rozwijać się w suwerennym państwie polskim. Szanowni Państwo, teraz będziemy formowali czoło marszu. Będzie to polegało na tym, że proszę Was chwilę o wstrzymanie się. My wózkiem zjedziemy w koło i staniemy tam naprzeciwko policji. Wtedy dopiero ruszymy, uformujemy czoło marszu. Także poczekajcie chwileczkę, jak dojedziemy tam na miejsce. Stamtąd ruszamy. Dziękuję Wam jeszcze raz pięknie za to, że jesteście tutaj wszyscy razem, za energię, którą niesiecie. Czołem wielkiej, dumnej, narodowej, wolnej Polsce! Thank you.
Cieszymy się, że znowu tu jesteś. Wielki Polak. Ja wróciłem, tak. Wszędzie, wczoraj w Bydgoszczy, tak? Nie. W tu w Warszawie. W sądzie. W sądzie, no też widziałem transmisję. Udało się. Cześć, witaj. O, oglądam się też za Stefanem, bo wiem, że będzie. No. Piękne wydarzenie. No. No jest trochę ludzi, to jest najważniejsze. No tak. Ale to myślę, że wiele osób też poszło kolumnę Zygmunta. Ja nie wiedziałam, że poszło. A tam jest tak. Dzień dobry. Oglądałem wczoraj z sądu. Aha. Bardzo fajnie zrobione. No wiesz, ja to nie lubię komentować. Ale niech ludzie sami ocenią, jakie tam. Jak tam są ten. Mam kilka nagrań po środku jeszcze, bo tam były trzy przerwy. Sąd zrobił i tam. Widziałem tylko jedno. I było bardzo profesjonalnie. Czekałem na skompletowanie. Jest trochę ludzi. Nikt cię nie pocieszy.
No, trochę jest. Tak, nie? Zaraz, jak tylko ruszy pochód, tu się skompletuje, to będzie ciężko, bo to powinni już ruszać stamtąd, bo już za dużo ludzi się zrobiło. No ale... Cześć. Zaraz was dogonię. Cześć. Już ruszaj Marcin, ruszaj już. A tutaj. Piękne to jest, piękne. No już ruszyli chyba. Już w końcu ruszyli. Ciekawe, którędy, ale chyba tu w prawo. No i... Tam jest jeszcze jedna grupa tam gdzieś. Tutaj na chodniku jeszcze nie zmieściła się na ten. Dobra, idziemy do samochodu. Idę do samochodu już i ten, kończymy tą relację stąd i będziemy czekać na nich tam pod kolumną Zygmunta. Do zobaczenia, kochani, do zobaczenia. Na razie.